Czy masz jakiś pseudonim? Wola. Jeszcze był Szangala. Adam Szangala, to ja. Adam Szangala to był taki rozbójnik, trochę jak Janosik. To pochodziło z serialu telewizyjnego. No i tak mnie po prostu nazywali. Był młody Szangala i był starszy Szangala. Młody to był mój brat, a ja byłem starszy Szangala. Ponoć świetnie broniłem, dlatego też mówili: Szangala, rzucaj się. Jakie byłyby twoje życzenia dla Złotej Rybki? O matko boska. Zdrowia. Zdrowia. Szczęścia. Szczęścia. Później nikt się to nigdy nie kończy. To jeżeli chodzi o Golden Life. Boże, do 7 trzeba dobić. Okej. Okay. Więcej kotów? Nie, no już nie, bez przesady. Wystarczy. Co jeszcze? Nie no, kasa, może trochę więcej kasy, bo cały czas cholera za mało. Więcej sportu, zdecydowanie, jeżeli chodzi o mnie. No i takiego, nie wiem, szczęścia po prostu ogólnego. No. Niech będzie radośnie po prostu. Jaki jest twój ulubiony film? Sferajny na przykład, no pierwsze co? Ten film można oglądać po prostu bez ustanku. Non-stop. Lubię wszystkie filmy, które są jakoś połączone biografią muzyczną. Ostatnio na przykład film o Michaelu Hutchinsie. Nieco smutne w sumie w takim ogólnym, globalnym odbiorze, ale bardzo ciekawe. Tak? Jaka jest atmosfera w busie przed koncertem? W busie jest radośnie. Wszystko zależy od tego, co się dzieje w busie. Czasami są osoby zmęczone, więc wtedy jest spokój. Ale jeżeli osoby nie są zmęczone, to wtedy się dzieje dużo. O szczegółach nie będę opowiadał. Najciekawszy prezent od fanów. Ojej. Były przeróżnego rodzaju ciekawe rzeczy, ale chyba utkwił mi w pamięci, pamiętam, dostaliśmy pluszowe cycki od dziewczyn. Dostaliśmy cycki, żebyśmy zawsze mieli po prostu cycki przy sobie. I to z tego co wiem, to chyba te cycki każdy jeszcze ma. Także, i je tuli mocno. Nie wiem kiedy tak naprawdę. No, cycki są wszędzie.